Pierwszy raz w sumie przed kamerą mówię. A ole, ja to zacznę. Siemano mordeczki. Przygotowanie przed walką. Co najważniejsze, sponsorzy. Bo co? Bo płacą. Jeszcze w porządku. Zero stresu, bo ludzi jeszcze nie widziałem. U mnie to już emocje podchodzą. Myślę, że jak tam zaraz się jeszcze raz przejdę i zobaczę, że jest więcej ludzi, to już tak będzie ostro. Witam bardzo serdecznie. Oglądam mecz piłki nożnej. Ekipa Highliga się przygotowuje dzisiaj na mecz reprezentacji. Dobre widoki. Lekkie tejpowanko, bo nie wiadomo, czy na mundialu się komuś nie pierdolnie. Wszystko dobrze, pozytywnie. Za 3-4 godzinki podnoszę jakiś puchar. Złoty oczywiście. Zdejmuję te tejpy i idę na lecce wódki do mordy. Nie będę kłamał. Co się tu sprowadza, Marcinie, najmanie? Jak to mówi? Słuchajcie, no, przyjechałem do roboty. Będzie się działo. Ostra robota na mieście. Znaczy, no już wszystko zaraz się okaże, po co tu przyjechałem. Na pewno emocje sięgną zenitu. Jestem przekonany, że dojdzie do walki nie mniej wyczekiwanej niż do walki przed laty Najman versus Pudział. To będzie druga tak elektryzująca walka. Nie mogę się już jej doczekać. Panie Marcin, nie spodziewam, ale oni się naprawdę nienawidzą. Cegola jest to samo, nie słuchaj tego. Nie powiem. Czyli nie ma suspensora, nie? Cegola. Masz jakiś problem? Nie, no mam właśnie, bo nie możesz dorosnąć, kurwa. W sumie dostaniesz na jaja, to będziesz mówił jak księżniczka w końcu. No, dobra. Nie, to jest zwykła bluza, po prostu zwykła bluza. To jest po prostu piosenka, normal, everyday normal guy. I tam jest... Jakieś... No i mnie olał. To mi opowiedz, to mi opowiedz. Co? To mi opowiedz. No, to mi opowiem, widzisz, poszedł, już popłynął. Mi powiedz. No, nie, jeszcze rozumiem. Po prostu do tego wyjścia jest normal, everyday normal guy. To jest szara bluza po prostu w tej teledysku. Odpowiedni chód i odpowiednio stoi na starcie i chce tak samo. Po prostu nie wiem, mam po prostu wrażenie, że nie czuję żadnego stresu przed tym i chcę to pokazać. A jeśli mój przeciwnik wiem, że się stresuje przed wyjściem, no to może to go troszeczkę połamać, że tak to powiem. Ale wychodzisz drugi rodzaj. Drugi rodzaj, no. Chcesz się patrzeć, chcesz się patrzeć. Puuu! Widziałeś to? Kudemo. Gdzie pasą? No, prowokator. No, prowokator. Okej. Atlas Arena! Kaj, Snip, Pięć! Korcisto! Sobierajści! Kamil! Dobry! I Kamil będzie miał chwilę, żeby odpocząć. Yo! Kamil! Hej! Ubierz swój boks! Ubierz swoje ręce! Tak jest! Tak! Nie było, nie było! Nie było sędzia! Tak! Na głowę kolana! Na głowę! Tak! Jeszcze raz! Zwycięzcą walki Wojciech Rekordzista Sobierajski. Znokautować to nie mniej, musisz się dobić i znowu jest warte. Co tam, kochani? Nikt się na mnie? Nie zawiodę tym razem. Trzeba uwolnić świat od tych wariatów, nie? I wysłać ich naprawdę poza, do tej legii pozaziemskiej. Niech zostaną tam na uranie już na stałe. Mamy go. Mamy go. Mamy go.
skończyć, bo już nie miałem sił, widziałem, że pływa. Że już nie ma zagrożenia, bo nawet nie oddać ciosu. Artur był tak zmęczony, że to wiem. Ale tam na końcu spieszcz taki bomb weszło. Weszły te prawe, ja myślałem, że się obali. No. Nie na szczęście, tylko gdzieś tutaj, dlatego. Ale było widać, że jak stał potem, to wiesz, się do wywiadu nawet średnio było zgadzać. No bo jak człowiek jest taki zmęczony w walce, to szlachetnie by nic nie robił, tylko stał. A tu trzeba było jeszcze kolanem raz machać. Ale to po prostu była piękna naprawdę. No. Z wody mi dajcie. Przeciwnikiem będzie Sakwato Skulski! Zrywaj to! Zrywaj to! To jest! Chopaj to! Chopaj to! Zrywaj to! Ura! Nic się nie dzieje! Ura! Zerwij to! Zerwij to! Wstań! Krzyż mu, żebym wstał, kurwa! Wstawaj do góry! Wstawaj do góry! Nogi. Sekwento, masz wstać na wstawaj! Nogi! Kulak, wstawaj! Kulak, wstawaj na nogi! Na nogi! Wstawaj, kurwa! Ej, wracaj do stójki! Kurwa, ty jesteś głuchy, kurwa! Wstawaj, kurwa, do stójki, do góry! Przemek, wstawaj, kurwa! Wstawaj do góry! Daj mu wstać! Musisz go znokautować! Daj mu wstać! Dawaj, wstawaj! Musisz! Dawaj, bij! Bij go! Bij! Teraz, kurwa! Chodzisz z pisa! Niejednogłośna decyzja sędziów. Andrzej! Pamiętaj, mordo, dużo luzu, kurwa, zero spinki. No! Czy jesteście gotowi? Ciepłą herbatkę tam na soczek z gumijak. Dziękuję, coś, jak w góry będę się zimą, to... No, ja też zawsze zabieram. Szacujecie. Dzięki. Zajebiście. Powodzę. Fajne. No, bo nie wiem, czy tam mówię, będzie jakiś tam czas, bo wiesz, może gdzieś się rozejdziemy, może tam coś i wiesz, i żeby nie przepadło, nie? Szczęśliwe. Człowiek, który wszedł do świata fake fightów ze względu na swojego syna. Dawid Crazy Zawadzki! Dystans zabij, nie czekaj, nie czekaj! Cicho, co robisz ty? Walka w to jeden. Raz, dość słychać było tutaj. Kurwa, skup się na walce! Dobrze! Mamy tą kurwa! We'll be right back.
nokaut w pierwszej rundzie. Dawid Crazy Załęcki! Miałeś byłem dziczaka to robiłeś. Nie jak dziczaka. Wszystko widziałem, ale kurwa to jest mało. Szybka walka, co? No zawsze wkurwiony jestem, naprawdę słucham, ale jestem wkurwiony, nie? No powiedz mi, bo takiej reakcji chyba nikt nie miał, żaden zawodnik. Po prostu z publicznością uciszałeś ich trochę, tak? Tak. O co chodziło, powiedz? Nie wiem, no kurwa, tyle ich było tam, że przypomniało mi się to, co Waso mówił, nie? Że publiczność, że mam swoją publiczność, ale będzie mi to przeszkadzało, nie? I przez to, że mi tak powiedział, od razu kurwa wszystkich słyszałem, tylko nie kurwa ten, nie? Nie, to to trzeba. Tak, bo już się przypomniał Waso, co mówił do mnie, nie? Dobra, dobra, może po kolei? Musimy się zaprzeć. A Dalek mówi, nie słuchaj ich. Wiem, ja wiem, tylko ja i tak byłem skupiony. Nie wiem, czy wiesz, że mówię spokojnie, ale i tak kontrolowałem. Także akurat zajebiście, że wiesz, mimo tego, że gdzieś tam ich uciszałem, to i tak byłem skupiony. Także no luźno podszedłem, nie? Na luźno podszedłem, no. Oddawaj, Diables, lewy oddawaj! Lewy prawy, oddawaj! Lewy prawy, Diables! Ratuj, Diables! On jest zmęczony! Dawaj, Dawid! Zabrył go, Diables! Trafia gdzieś między gardą. Mówił mi o tym, że Arek Grzosek nauczył go takich pogrupkowych, żeby właśnie mierzyć gdzieś między gardą. Yeah! Oj! Trafił, Arek! Proszę! Lockdown, Diables! Prawy! Obcinałeś paznokcie dzisiaj? Jutro dopiero. Może ja ci pomogę. Okay, to w tą stronę. Tak, tak, tak. A, no dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Don Diego zawsze pomoże. I co jest, kurna? Raz, dwa, trzy. Pu, pu. Zajebiście. Jeszcze no 100% wykonałem chyba plan. Stójka była tak jak mówiłem, czy cię zaskoczył czymkolwiek? Nie, nic, ale mówię, nic nie doszło nawet. Ale mówiłem ci, żebyś spokojny był na początku? Nic nie doszło. Wszystko jakby wyprzedzałem ciosy. Bo super, też kontrowałem te w lewym chyba. Lewym prostym i sierpem i mu te sierpy siadały, nie? No, w ogóle... pierwszy mu rozciął wargusz, widziałem, że krew leci. No, nosa mu poszło. Nie, no już nieważne skąd. Gdybym się zamknęła, oni mówią nam jak żyć, mówią nam jak się ubierać, jak ma wyglądać kariera, ile mamy mieć portfelek, ale mogą tylko mówić.
wracaj się! Hop! Robota od razu od siebie! Podejdź, podejdź, idziemy się bić! Hop, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest! Tak! Koniec! Zwyciężczynią walki przez techniczny knockout w pierwszej rundzie Maja Stoszko! Będę nosić co podoba się nie tobie, tylko mi. Jeśli nie założysz minę, firmy zamykają drzwi. Chcesz, by pokazała swój wszystkim tobie, ale ja... Nie wygrałam, ale przegrałam. Po prostu mi tu wskoczę, dzisiaj zapraszam do mojego OnlyFansa. Masza Graczykowska, Drostarka! Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na tę platformę. Tak jest, jeszcze raz. Tak jest, bach. Jak synek? Chorba? Trenowałeś coś? Coś nie, coś podrabię. Nie chwal. Jak widać, odrobiłem pracę domową. Dziękuję za tak liczną tutaj obecność, także super. Panie, dziękuję. Co do podnoszenia, dostałem cios, po którym się cofnęłem, także to spokojnie. Jeśli chodzi o walkę, bardzo mądrze ją sobie rozegrałem, bo szczerze nawet mówiąc, ja dopiero leczę kontuzję po swojej wrześniowej walce, także zdążyłem zrobić 3 sparingi i 2 razy się ci pobiegać. Także tak się przygotowywałem do tej walki. Bo cały czas liczyłem na to, że Federacja KSW da mi walkę, ale to dopiero za miesiąc, za dwa. Także bardzo dziękuję w ogóle za przyjęcie tej walki. Federacja KSW da mi tutaj jeszcze raz wystąpić, to mogę z tobą bić się w kickboxingu, nie ma najmniejszego problemu. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję, że tak fajnie mi przytywaliście tutaj w Hajlik. Zobaczymy co dalej, nie? Na emeryturze, do emerytury może jeszcze dorobię trochę. Gdański prawnik, możecie go znać jako chłopak ZUS-ie, tak nazywa go rywal. Zobaczymy, czy dzisiaj po raz pierwszy będziemy mogli nazywać go zwycięzcą. Paweł Scarface! Mateusz Murat!
czuję tą nogę, czuję bardzo! Tak jest! Kurwa, krew mu jest. On ma ochronę w ogóle? Miał. To miał czy nie ma? Miał! No, nie wstawaj szybko! Maksymalnie, maksymalnie wykorzystaj czas! Czekaj długo, krew ci leci z nią! Nie wstawaj jak najdłużej, przetrzymaj to! Nie wstawaj! Dawaj, dawaj! Wyrudowane, oj! Nie rób tego, nie rób tego! Ręka, noga, ręka, noga! Teraz! Stop! To nie MMA. Ja pierdolę. Za to sprowadzenie. Czekaj! Zakopane, tak, zakopane! Dawaj, dawaj! O kurwa! Boksuj! Musisz ruszyć! Ruszaj, boksuj! Nie obalaj, kurwa! Boksuj! Tak, tak jest! Bok to! Dawaj! Kurwa, co ty robisz? Chyba chcesz, żeby go rzucam po klubach, rzucam worki, panie i panowie, mamy werdykt i to oczywiście nie jest werdykt, który satysfakcjonuje kogokolwiek. Panowie, z ochrony włączcie tutaj pogotowy, proszę panek. Zwycięzcą walki przez dyskwalifikację w trzeciej rundzie Paweł Skarbek! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mateusz, te gwizdy są uzasadnione głównie dlatego, że ludzie chcieli zobaczyć zwycięzcę takiego, wiesz, po walce. No tutaj rzeczywiście dyskwalifikacja też zasłużona. Co, kurwa! Nie będę uciszał publiki, publiczność ma bardzo ważny głos tutaj, więc nie będzie uciszania publiki. Czy czułeś, że tej walki publiczność jest metodami takimi, jakimi trzeba by wygrać? Wybiłeś, kurwa? Mateuszu, jedno pytanie, jedno pytanie. Dobrze,
dobrze, już nie ma tematu, kurwa! Spokojnie, spokojnie! Hej! Powiedziałem, nie będzie to, nie ma tematu. Pan, kurwa, leść! Tego się padał, kurwa! Tego się nie doczekaliśmy. Tyle. Kudemo! Oczywiście. Kudemo! Należy mu się szacunek. Pojebały mi się zasady trochę, kurwa, zerwała. Tata, my dzisiaj 58 urodziny. Tato, dla ciebie, kocham cię, mamo, ciebie też. Wierzyliście we mnie, mówiłem, że dam radę. 100 lat, tato, możesz być dumny. Pozdrawiam. Szanuj. Nie, najpierw do medyka. Niech mi, kurwa, nic nie jest. Ale takich, kurwa, to ja na śniadanie robię. Widziałeś, jak to się, kurwa, robi? Widziałem, gratulacje. Zaraz pogadamy też. Wiedziałem, że wygram, kurwa, te... Mówiłem wam, że to, kurwa, z Ferrarim to był przypadek. To mi, kurwa, nie wierzyliście, 3 razy mnie trafił na łeb. Widziałeś, jak ładny. Ja mam, kurwa, twardy łeb, tylko... No, kurwa, tam trafił, kurwa, na punkt. No i, kurwa, wiesz, no to nie ma, kurwa, szklanej szczęki. Po prostu trafiasz na punkt i padasz, kurwa. A wiedziałem, że go, kurwa, rozegram jak burą suka. Nowy król! Młotkiem mi te nogi robili i się z Tarzanem biłem przecież, kurwa. Łamaną miałem nogę młotkami i z Tarzanem się biłem, kurwa. Wiesz, to mnie to takie rzeczy to nie ruszają, kurwa. Frajer Ferrari trafił na punkt, miał farta. I tyle, kurwa. A ten, zobacz, trafiał na łeb, ale ten łeb wytrzymuje. Nowy król. Na następną walkę wchodzę w tronie. Na lektyce będą mnie nieśli, kurwa. Po co wszedłeś? Poznać plan. Nagrasz teraz, pójdziesz i pokażesz. No oczywiście. Ja cię jeszcze na KS-u złapię. Będzie wywóz złomu dzisiaj po tej piosence, co puściliście, zapowiadanej. A jak? Pał! Ładnie. Dziękujemy serdecznie trenerowi. No i pytanie do ciebie. Co dalej? Czy dalej idziesz w świat free fightów, czy muzyka, czy influencerka? Co będziesz dalej robić? Wszystko. Wszystko. W takim razie życzymy ci wszystkiego. Agata Fagata Font! Myślałam, że wygrywałam po prostu. Dlatego tak trzymałam z tym obaleniem do samego końca. No ale okazało się inny werdykt. No trudno. Natalia paręnaście minut temu skończyła. 25. 100 lat! Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? No może nie wiem, jest najlepszy prezent na urodziny, ale ma Marcina, a lepszego prezentu mieć nie można. Czy jesteście gotowi? Księżniczka.
Nic on nie zrobi, dużo siły się układa, już się macha gra. Tym rękoma. Twoja gra. Już. Albert jest twój, on już nie ma czym oddychać, zobacz. Ma powietrze, spokojnie. Zobaczysz. A ty jesteś w szoku. Spotkanie braci. Ja nie jestem w szoku. A czy mam być w szoku? Zaraz będziesz w szoku, zaraz zobaczysz, jak będziesz w szoku. Zamknij go na spokojnie boksersko i wtedy na siatce, Paweł. Jedzie! Na siatce go! Dwa razy góra i dół wtedy! Dwa razy góra i dół! Co? Daliście bilet mi, kurwa, to co ty myślałeś? Presja! Cały czas! Cały czas presja! Cały czas presja! Presja, presja, blisko jego! Łapami, łapami! Ale też nie najgorszym, bo kolejna walka przed czasem wygrana. Chwała sztabowi i Alberto, że się fajnie przygotowali. Taktycznie pierwszą rundę musiałem zrobić rozpoznanie. Druga runda już pod moje dyktando. No już pierwszą, pierwszą musiałem go wyczuć. Mieli dobrą... Kurwa, Majka wyrzucała, idziesz tam podziękować. No ale jak lubię coś teraz, to zaraz podziękować, bo sorry, kurwa, bo on mnie już tak drażni, przyszedł, mnie denerwuje. Ogólnie na plus, bo przed czasem, na minus, że nie do końca
No, pierwsza runda, wiesz, musiałem go wyciąć, taktykę miał ale dobrze. Ale fajnie, żeś zebrał na głowę, co? Ty kopnie. Ale wszystko! No dobra, na gardę, ale wszystko, zebrałeś, ale, zebrałeś. No wszystko na pięknie na gardę, więc powinien być do mnie dumny, że... Ja uważam, że fajnie, Alberta, szacunek za taktykę dla teamu, oczywiście. Bo tymi frontami cię rozbijał, na początku pierwsza runda się pogubiłeś, niepotrzebnie go ganiałeś w kółko. Zamiast zachodzić. Zamiast zachodzić, układać go, to go zacząłeś, dopiero jak dostałeś w narożniku instrukcję, zacząłeś wykonywać pana. Na początku to było ganianie, jak wiesz, w cyrku, w karuzela. Spokojnie, to była piąta, szósta walka. Ale dla Alberta bardzo duży i dla teamu szacun za plan. Naprawdę tak jest. Super. Bardzo dziękuję, Albercik, za walkę. 18 marca na gali Heilig 6 w Spodku, w Katowicach, Denis Załęcki zawalczy. No i w tym momencie chciałem zapytać, Denis, czy masz coś do powiedzenia na temat tego, że znowu zawalczysz, być może na temat twojego przeciwnika? Tyburski wraca, ja nie będę uciekał. Czy to jest wyzwanie dla Pawła Tyburskiego? Czy wyzwanie? Mówisz, że chce się bić, to możemy się sprawdzić. Ja nie będę spierdalał, podejmę walki, zwrócić na pewno w pierwszej rundzie przecież knockout. Gadałem z nim, pewnie taką walkę też zrobimy. Ale dałbym pierwszeństwo Alberto i w marcu mogę zrobić z nim rewanż. Co na to, trener? No to już wiesz, że to nie ja decyduję, no więc to wszystko jest w tym. A później mogę brać Denisa.